Witam przy moim stoliku, dawno tego nie było, a dzisiaj w końcu mam okazję, bo nie mam za bardzo co jeść, szczerze mówiąc, nic sobie nie robiłem, więc dzisiaj zjemy sobie zestaw numer 2 SR2, 1/3 dos, czyli dawki dziennej. I tutaj w środku powinno się znajdować mięso z kaszą gryczaną, do tego konserwa tyrolska, elegancko, suchary, koncentrat napoju izotonicznego, etc., etc. Także otwórzmy to i zobaczmy, co w środku się znajduje. I proszę bardzo, wszystko wyjęte, posegregujmy sobie, tyrolka. Z ciekawostek mamy tutaj mieszankę owoców liofilizowanych, fajnie. Ten hydrotonik, no nie jestem jego wielkim fanem, jeżeli chodzi o smak. Wiemy, jak smakuje, jak go sobie otworzymy i wypełnimy go wodą. Lada moment, do tego mamy rureczkę do picia, więc hej, zawsze coś w polu bym nie pogardził, chociaż smak jest okropny. Standardowo sól, pieprz, dik, kofik i kusteczki do srania w lesie oraz inne. Dwie paczki sucharów, batonik, tym razem o smaku morelowym. Nie jestem ich wielkim fanem. No i creme de la creme, czyli mięso z kaszą gryczaną. Tego jestem bardzo ciekawy, bo takiego jeszcze nie jadłem. Także myślę, że to sobie możemy odpalić od razu w naszym polskim atomowym podgrzewaczu. Zwróćcie mi kiedyś uwagę przy tym, że po co ja to w sumie grzeję w tym podgrzewaczu, skoro mogę sobie podgrzać inaczej, ale ja nie wiem, co ja miałbym z tymi podgrzewaczami robić innego, tak naprawdę. Więc podgrzejemy to po prostu w tym podgrzewaczu. Po co miałbym to odkładać, nie? I gdzieś składować? No nie widzę takiego sensu. Pora zalać wodą. Dobra, główne danie tam sobie rusza. W tym razem w głównym daniu mamy ile kilokalorii? No niecałe 400 na 300 gram, no dobra. Włożmy sobie naszą mieszankę owoców liofilizowanych. To jest takie troszeczkę nie super, bym powiedział. Troszeczkę ich jest, ale nie jakoś super. Nie wiem, czy słychać. Myślałem, że na polu zaczęło padać, ale to nasz atomowy podgrzewacz się odpalił. Także owoce bardzo smaczne. A ja zacznę od tego, co lubię, czyli od naszej tyrolki. Ale serio, to nie ma żartów, bo tutaj w tej tyrolce w 100 gramach, którą testogram mamy tutaj, tak? W tym jest 264 kilokalorie. W 100 gramach produktu, czyli to, co mamy tutaj, tak? W głównym daniu na 300 gram jest coś koło 400 kilokalorii. A tu jest 300, to ja naprawdę bym wolał mieć po prostu... O, jeszcze sobie suchary do tego otwórzmy oczywiście. Ja bym wolał mieć takie puszeczki z żarciem. Mniejsze, lżejsze, kilokalorii dostarczają tyle, co trzeba. Dużo lepiej by się na tym wyszło wagowo, jakby trzeba to było dźwigać, tak? Ja tutaj bez dwóch zdań. Jak na razie najlepsza część tych racji żywnościowych, jak dla mnie. To się nie zmieniło. Nie no, to jest, jeszcze raz to powiem, najlepsza część moim zdaniem. Izotonik, zanurzyć w nim rureczkę. Nie wygląda, jakby się super jak już rozmieszał, ale w tym momencie nie za bardzo by mnie to obchodziło. No i spróbujmy. Tak, smakuje tak chujowo, jak zapamiętałem. Od tych owoców się ciężko oderwać, jak się raz już zacznie jeść. Staram się nie wciągnąć wszystkich naraz. Jest i nasz batonik morelowy. Oprócz gruszkowego na razie żaden nie podbił mojego serca. No ale spróbujemy. On taki niejaki. Mi się wydaje, że ja już morelowy w którymś odcinku jadłem. Tylko tak dawno ostatni odcinek był, że nie pamiętam. Jedyne, co może to uratować, jak dla mnie, jest to. Myślę, że też jeszcze raz zaznaczam. Ja bym w polu, broń Boże, na to nie narzekał, tylko bym miał takie... O, batonik, zajebiście. Ale jak już jem batonik, nie chcę jakichś takich pseudo-fitnessowych batoników. Tylko ja chcę, kurde, kawałek czekolady w batonie, a nie coś takiego. No ale dobra, jest to zrozumiałe. Dobra, no, zostaje mi poczekać na główne danie. Po to się tu zebraliśmy. Zobaczę, jak to główne danie wygląda i smakuje. W międzyczasie mogę się zapoznać z dość niezachęcająco brzmiącym: konserwa warzywno-mięsna sterylizowana, gotowa do spożycia po podgrzaniu. Ale skład jest naprawdę niezły. Gotowane mięso z łopatki wieprzowej 43,3%, tego kasza gryczana prażona, gotowana 30%. Co ciekawe, wiem, że to teoretycznie można podgrzać w garnku, może nie gotującej, ale w gorącej wodzie, tak? Może faktycznie, prawie że gotującej się wodzie, żeby to wszystko podgrzać. Tyle, że tutaj sposób przygotowania do spożycia uwzględnia tylko i wyłącznie użycie podgrzewacza chemicznego, który mamy w zestawie. Także... Ciepłe! Nie chcę nic mówić jeszcze. Damy temu chwilę.
Pachnie jak karma dla kota. Mam kota. Znaczy, moja rodzinka ma kota. I to dosłownie pachnie jak karma dla kota. Po otwarciu. Taka mokra. I szczerze mówiąc, wcale nie wygląda dużo lepiej. Nie jestem przekonany. Chociaż wiecie, może będzie dobre, nie? Może to trzeba sobie pomieszać po prostu. Ja nie jestem wielkim fanem kaszy. Zaraz się dowiemy, jak to smakuje. Bo z wyglądu to jak no... 1:1 z karmą dla kota, no. Jeżeli chodzi o zapach, z wyglądu bardzo podobne. Dobra, to z kawałkiem mięsa od razu spróbujemy kawałek kaszy. Przeżyjmy to razem. Smak mięsa i smak kaszy. Co to jest w ogóle za mięso? Przepraszam bardzo. Mięso z łopatki wieprzowej, to fakt, to czuć. I tą kaszę też czuć. I to jest jedyne, co czuć w tym daniu. Tak jest na opakowaniu, więc czego się spodziewałem. No, nie jest ani za słone, ani za pieprzne. Powiedziałbym, że doprawione jest dobrze. W smaku już na pewno nie jest takie jak w zapachu. Ale no, to dla mnie, takie danie, to jest dla mnie do wymiany. Po prostu, od razu, za coś innego. Ja bym tego nie chciał jeść drugi raz. Do tego nawet nie pasują te suchary. Znaczy otworzę je, bo nie mam co z nimi zrobić. Nie będę sobie chomikował kurwa sucharów specjalnych za 2 zł, czy tam 3, czy po ile są na tym Allegro. A teraz mam tak śliskie paluchy od otwierania tego głównego dania, że nie mogłem sobie poradzić z opakowaniem sucharów. Zobacz, może ten suchar nada temu jakiegośkolwiek smaku. No to po prostu nie jest mój smak. A jak ktoś lubi kaszę gryczaną i mięcho, no to raczej mu podejdzie. Nie, suchar tego nie uratuje. Jest troszeczkę smaczniejsze, ale to... To jest takie danie, w którym ja po prostu czuję, że ono jest stworzone tylko po to, żeby zapchać bebech. To nie ma mieć jakichś niesamowitych walorów smakowych. Znaczy wiadomo, wszystkie emery takie są tak jakby, nie? Ale jednocześnie, no są emery, które mają wybitnie dobre główne danie. No i są takie emery jak to, które robi tylko to, czego się można po nim spodziewać. Można zjeść coś ciepłego i najlepiej zapomnieć od razu o tym, co się jadło. 5 minut po tym, jak się to zjadło. Dłużej w pamięci na pewno ze mną zostanie nie to, jak to smakuje, tylko to, jak to pachniało po otwarciu. Dobra, znaczy pachniało to może duże słowo. Jak waliło kocią karmą po prostu po otwarciu. Dla mnie to jest jakaś masakra. Droga przez mękę, żeby to zjeść. Chyba, żeby zabić smak tego. Nie, ja nie żartuję. Wywalę tu całą sól i cały pieprz, żeby to chociaż było jakoś słone zamiast dawać mi ten smak kaszy. Ja jestem, tak jak mówię, ja nie lubię po prostu kaszy bardzo. A to mięso nie jest najlepszej jakości. Więc spróbujemy zamordować ten smak chociaż. Żeby było słono-ostrawe. Szczerze mówiąc, teraz jak jest słono-ostre, smakuje mi dużo bardziej. Bo słony smak jeszcze jakoś przeżyje. Ale smaku kaszy z tym mięchem, no nie za bardzo. Wiadomo, jeżeli już by nie było opcji się zamienić, to bym to zjadł. Tak, głód jest najlepszą przyprawą. I byłem głodny, jak do tego siadałem. I przeważnie tak jest, że siadam głodny do tych MRE. Ale nie, no nie. SR numer 2. Ja już będę omijać szerokim łukiem. To nie jest dla mnie. Okej, okay, ja to skończyłem. Został mi jeden suchar, który nie wiem co zrobić. Pewnie nic z nim nie zrobię. Jeszcze raz. Jak dla mnie, jakby się wam trafił przydział na SR2, to ja bym się zamienił za coś innego, ale to jestem ja, tak? Tak jak mówię, ja nie lubię kaszy gryczanej, tak wymieszanej z mięsem. Nie smakowało to w żaden sposób. Serio, musiałem z tej potrawy zrobić po prostu słoną papkę, słono-pieprzną papkę, żeby mi to weszło bez problemu, ale zjadłem całe. Chyba pierwsze takie polskie MRE, którego faktycznie nie polecę absolutnie. Nie pamiętam, jak w przypadku innych eserek, które jadłem w poprzednich odcinkach, ale tego naprawdę nie polecam. Mimo fajnych rzeczy, jak te owoce liofilizowane, jak klasyka tyrolka z sucharami, to jest zawsze dobre, tak? Ale to główne danie to jest dramat. Ode mnie tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.